Po pierwsze jest to magiczne miejsce, to jest zresztą wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, zawsze to pewnie mówią. I my też jak przyjechaliśmy, już od razu zobaczyliśmy, zresztą już wcześniej, nawet jak dostaliśmy zdjęcia, to już wiedzieliśmy, że to akurat będzie znakomite miejsce właśnie dla tego tematu, bo rzecz się dzieje właśnie gdzieś w jakiejś stodole, gdzieś w jakichś chatach drewnianych, starych. I aż po prostu byliśmy zachwyceni, że będziemy mogli właśnie w takich warunkach i będziemy mieli szansę właśnie tak to rozegrać tutaj. Także sprawdziło się stuprocentowo, magia miejsca i magia przedstawienia razem się połączyły i to było coś, wydaje mi się, że publiczność była poruszona, tak samo jak i my. Także myślę, że sprawdziły się, jakby połączyły się tutaj dwie siły magiczne. Wiadomość o cudach w Ciełuszkach rozeszła się szybko po okolicy. 6 lutego ze wsi Kotły pieszo i furami przybyło do naszej wsi około 30 osób z ikonami w rękach oraz około 20 osób z innych wsi z parafii Raj, Skrybowej i Trześcianki. Z nadejściem nocy zaczęli modlić się w jednym domu. Młodzież, która nie wierzy w cudach żywowców, uzbroiła się w co się dało. Przez wybite okno mostakiem stłuczono lampę. Modlący się wszczęli okropny wrzask. To jest już takie nasze sztandarowe przedstawienie naszego teatru, bo premiera była w 2007 roku, albo 2006, mogę się mylić. Po prostu kiedyś po iluś to i tak późno powstało to przedstawienie, bo Piotr Tomaszuk, czyli reżyser i jakby twórca Teatru Wierszalin, po 15 latach już jakby, czy nawet 16 latach, kiedy już był w Wierszalin, jakby, kiedy już jakby jako teatr, nagle uświadomił sobie, że ale dlaczego w ogóle ja nigdy nie opowiedziałem historii o Wierszalinie, właśnie o tym mitycznym Wierszalinie. I to jakby ten pomysł, który był jakby najbardziej naturalny, dopiero przyszedł po iluś tam latach. No i zrobiliśmy to przedstawienie i no, dosyć bardzo popularne było do tego stopnia, że od razu w pierwszym roku, kiedy zaczęliśmy grać, stało się to najlepszym przedstawieniem w Polsce na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. No a później to już jakby no, już ileś tam lat gramy i z rozmaitymi składami właściwie aktorskimi. Tutaj w tym miejscu to jest tylko dwójka aktorów, mianowicie Darek Matys i ja, którzy gramy od początku przez cały ten ileś tam lat. Także tak to wygląda. Wieść niosła, iż nie zginął podczas rewolucji. Ukrywał się przed władzą radziecką. No i wreszcie wyemigrował do Polski. Osiedlił się car Mikołaj we wsi Wojszki nad Narwią. No, w domu Boniwaczuku. Jest coś takiego, znaczy to jest uniwersalne przedstawienie, jakby o uniwersalnych treściach. Na pewno wielokrotnie nas podejrzewano o to, że na przykład przemycamy tam jakieś treści, nie wiem, związane, tam na przykład jest taki fragment o tym, że ktoś słucha radia i to jest antychrystem. I zawsze to kojarzyli, że to chodzi być może na przykład to radio z Torunia. Ale w ogóle nie mieliśmy takich, zupełnie takich założeń i to jakby ludzie sobie podkładają pod te właściwe, po to co zrobiliśmy swoje jakby podteksty i to jest już jakby inna sprawa. A przedstawienie jako takie nie zmienia się od samego, właściwie można powiedzieć, to jest coś niesamowitego w tym przedstawieniu, że właściwie ta forma, która powstała ileś tam lat temu, jest zapisana całkowicie, wpisana w muzykę tak precyzyjnie, że właściwie gramy tą samą partyturę już i jakby są prawie że tak samo jak były na początku wymyślone, tak jakby gramy teraz w tym momencie. Oczywiście no, jest to bardziej rozegrane aktorsko, tym niemniej są te same jakby te wszystkie założenia, wszystkie jakby czasokresy, nawet i gesty bardzo podobne jak były. To jest wyjątkowa sprawa, jeżeli chodzi, bo rzadko się zdarzają takie przedstawienia tak wyrobione.